W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nowości od marki Ecocera i będą to suche szampony. Mam tutaj cztery rodzaje szamponów. Za chwileczkę sobie opowiemy o każdym z nich. No ale teraz może powiem o takich właściwościach ogólnych. Szampon wystarcza nam na 3 miesiące codziennego użycia. Przychodzi on do nas w kartoniku. Opakowanie jest bardzo leciutkie, jest małe, możecie też zabrać je na przykład do samolotu. Mamy tutaj oznaczenie, że jest to produkt cabin friendly. Oczywiście jest on wegański, jest naturalny, nie zawiera sztucznych dodatków. Wszystkie produkty zawierają L-argininę, czyli taką substancję, która przyspiesza porost włosów, która je nawilża, a także przyspiesza syntezę keratyny. Wszystkie też produkty mają delikatny zapach białej herbaty. Może zacznę teraz od omówienia pierwszego szamponu, czyli tego do włosów suchych i łamliwych. Jest to produkt, który będzie zawierał dodatkowo witaminę E, a także olej arganowy. Takim głównym zadaniem suchych szamponów jest to, żeby one szybko odświeżyły naszą fryzurę, ale też sprawdzą się do tego, żeby zwiększyć objętość włosów, żeby one były takie bardziej uniesione od nasady. W linii szamponów mamy te, które przeznaczone są do różnych rodzajów włosów, na przykład do włosów ciemnych, do włosów przetłuszczających się, do każdego rodzaju włosów, a także, jak już wspomniałam, do włosów kruchych i łamliwych. Podstawą formuły tego szamponu jest skrobia ryżowa i skrobia jęczmienna, szampon do każdego rodzaju włosów, a także szampon do włosów ciemnych. W swojej podstawie ma skrobię ryżową, a także skrobię z tapioki. I ostatni rodzaj, czyli szampon do włosów przetłuszczających się, ma w swoim składzie skrobię z tapioki, a także skrobię bambusową. Wszystkie z tych szamponów nie zawierają aluminium, a także nie zawierają aerozolu. Mają one dodatkowe ekstrakty. Na przykład w przypadku szamponu do włosów ciemnych mamy węgiel aktywny. No i on też będzie wpływał na barwę tego szamponu, ponieważ jest on barwy szarej, a inne są koloru białego. A na przykład ten do włosów przetłuszczających się będzie zawierał ekstrakt z szałwii. Miałam już okazję testować ten szampon do włosów suchych, dlatego teraz zajmę się szamponem do każdego rodzaju włosów. Zobaczymy, czy on będzie miał takie samo działanie. Oczywiście na początku musimy wstrząsnąć tym opakowaniem. Naprawdę jest ono bardzo lekkie. Jest wykonane z tworzywa. Sposób użycia. Jeżeli chodzi o sposób użycia, to musimy spryskać nasze włosy właśnie tutaj przy skórze głowy z odległości 15 cm, tak nam wskazuje producent. Więc przejdę już właśnie do tego. Podczas aplikacji tego produktu, jak mogliście zobaczyć, na włosach pojawiła się tylko delikatna mgiełka. Nie było tutaj takiego efektu jak w przypadku produktów w sprayu. No i co? Mogę Wam powiedzieć, że delikatnie, ale naprawdę bardzo delikatnie widzę, że coś tutaj mi się osadziło na tych włosach, ale widać to z bliska. I teraz sobie wmasowuję ten produkt w skórę. Ta skrobia, która jest zawarta w szamponie, zacznie pochłaniać sebum. Już widzę, że te moje włosy są troszeczkę uniesione tutaj u nasady. Nie są one w jakiejś złej kondycji, ale widzę, że to działa. Powiem Wam o zapachu. Jak właśnie tutaj psikałam na moją głowę tym szamponem, to nie czułam zapachu tej zielonej herbaty, ale sprawdzę jeszcze, jak sobie tutaj wypróbuję go na dłoni. Tak, jeżeli tutaj sobie pryskam na dłoń, to czuję. Czuję, że jest zapach. Jest on bardzo subtelny, jest przyjemny. Jeszcze sobie sprawdzimy różnicę w kolorze pomiędzy tym szamponem do włosów ciemnych, a tym do włosów do każdego rodzaju włosów. I tak nakładam go. Tutaj widzę, że on jest wyraźnie biały. W przypadku tego drugiego widzę, że jest popielaty, jest taki właśnie szary. O. Tak to wygląda. Przetestowałam już suche szampony od marki Ecocera. Myślę, że są one warte uwagi. Na pewno się Wam przydadzą, jeżeli wybieracie się w jakąś podróż, jeżeli chcecie szybko odświeżyć Waszą fryzurę. Produkty mają bardzo fajny skład, skład jest naturalny, więc jeżeli zwracacie uwagę na składy produktów i szukacie kosmetyków wegańskich, no to właśnie zachęcam Was do przetestowania. Wszystkie kosmetyki znajdziecie w naszej drogerii.